Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 14 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, witam was w dzisiejszym materiale, gdzie rozpoczniemy odcinek od porozmawiania z Lordem Hagenem, co sprawi, że odpali nam się drugi rozdział w grze, no i zobaczymy, jak dalej się potoczy cała ta fabuła. Tylko nie chcę kraść posążka. Słyszałem już o tobie. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Corinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Co ci wiadomo na temat Oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Pokaż. Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu za służenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? Armie Ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w Górniczej Dolinie. W Dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o Armiach Ciemności. Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza z najemnikami? Nie. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć. Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi Oko Inosa? Oko Inosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. Mamy rozdział drugi, powrót do kolonii. Co was sprowadza do Corinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? No dobrze. Skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak, powiedziałem ci zbyt wiele. Dobra, jeszcze chyba z tobą mogę gadać. Z otrzymanych przeze mnie raportów wynika, że Górnicza Dolina to niebezpieczne miejsce. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą odpowiednie wyposażenie. Ciekawe, skąd je wezmę. Jak sytuacja na kontynencie? Jeszcze nie wygraliśmy wojny, chociaż królewska armia zmusiła orków do odwrotu. Wciąż jednak musimy stawiać czoła niewielkim grupom najeźdźców.
Te stworzenia nie znają honoru ani wiary, dlatego wierzę w nasze ostateczne zwycięstwo. Będziesz moim nauczycielem? Uczę tylko członków naszego zakonu. Dobra, z tego co kojarzę, jak byliśmy paladynem, to było z nim więcej do pogadania. No dobra, czyli chyba wszystko mamy? No to nic nie załatwię, dobra. Mówiliście, że mogę kupić szynkę w mieście, także przejdziemy się na targowisko. I chciałabym chyba się nauczyć, tylko czy ja mam jakieś punkty nauki? Mam. Chciałabym się nauczyć u gildii złodziei skradania się. Musisz mi tego mówić. Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do Górniczej Doliny, prawda? Co w związku z tym? Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z Rudą, a ja w zamian za to podaruję ci pierścień, który podniesie twoją energię życiową. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, dobra. Spoko. Ten pierścień był chyba całkiem git. Wiecie, bo możemy w Gothiku 2 się nie skradać i wchodzić do domów, ale szczerze, będzie to dosyć męczące, bo trzeba chodzić tyłem w kółko i nie wiem, czy chce mi się to robić, a prawda jest taka, że z punktami jakiegoś wielkiego problemu nie ma. Jestem tylko ciekawa, czy Bartok może mnie tego nauczyć, bo nie chcę mi się iść konkretnie tam do gildii złodziei na dół. Ale to już zobaczymy później. W sumie. Teraz możemy iść też do Abuina po nową wróżbę. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 100 monet. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz, co twoje. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Dobra, oczywiście on dla mnie więcej już wróżb na razie mieć nie będzie, bo wróżba jest jedna na rozdział. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Tylko chyba w 6 rozdziale nie ma żadnej wróżby, no bo fizycznie jest to chyba niemożliwe, z tego co pamiętam. I teraz tak, kto tutaj handlował żarełkiem? Ja tego nie widziała. Ty, tylko że tu nie masz szyny. To powtarzałam. Pokaż. Tacy. Dlaczego? Najpierw podjudzasz wieśniaków. Że co? A teraz zjesz. Co ty gadasz? Niczego jej już nie powiem. Pokaż. Tacy jak ty nic. Dlaczego? Najpierw podjudzasz wieśniaków, a teraz zjesz. Naprawdę. Okej, ciekawie. Nie możemy mimo wszystko robić wspólnie interesów. Słuchaj, jeśli dostarczysz mi 10 szynek i 10 butelek wina, to znowu ubijemy interes. Zobaczę, co się da zrobić. Czy to jest jako zadanie? Nie mam tego. Mam to. Pokaż, umówić, a co z... Sprawa Fernanda, nie ma takiego zadania. No to chyba musimy kupić u najemników u Eleny w takim razie. To co, jeszcze sprawdzimy, czy Bartek mnie nauczy skradania, bo nie pamiętam, czy może mnie tego uczyć? Tak. Pokaż mi, jak się skradać. Dobrze, najpierw musisz nauczyć się odpowiednio rozłożyć ciężar swojego ciała. Aby to zrobić, ugnij kolana i zawsze stawiaj stopę, zaczynając od pięty. Zanim ruszysz drugą nogę, znajdź dobre oparcie i przenieś cały ciężar ciała na pierwszą nogę. Do większości stworzeń nie uda ci się podejść, chyba że śpią. Zwierzęta po prostu cię wyczują, a więc zawsze zwracaj uwagę, skąd wieje wiatr. Dobra, dziękuję. I teraz tak, czy robimy to, czy na później? Oferta pokoju.
Możemy się w sumie zająć zadaniami w mieście. Żaden problem. Tak w sumie. Dobra, więc pójdziemy jeszcze teraz do Garvela, bo nie wiem, czy nie mogę mu przypadkiem powiedzieć czegoś po tym, jak się dowiedziałam. Od Hagena co nieco. Bo tak mi się coś kojarzy, że mogę mu teraz pisnąć słówko. Do Lemara będziemy musieli iść później. Do Konstantino pójdziemy w nocy, wykraść mu pierścionek. Także w sumie na spokojnie. Naprawdę sądzisz? Dobra. Czy ja mogę ci wszystko już powiedzieć? Byłoby super. Hej! Wiem, co tu robią paladyni. Naprawdę? Powiedz! Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, że spodziewają się ataku orków. Ich celem jest zdobycie magicznej rudy z Górniczej Doliny. Kiedy tylko ją zdobędą, powrócą na kontynent. Dziękuję za informację. Wygląda na to, że mamy całą masę czasu na ukończenie naszego statku. Dobra, to chyba tyle, tak? Wykonało się? Jak najbardziej. Dobra, oko i nosa, bandyci, paczuszka z zielem. Pisaliście, że tutaj kwestia tego magazynu jest i ja bym faktycznie chyba do tego magazynu po prostu wlazła, tak. Tylko ten magazyn był tu dalej? Tak, chyba tak. Po prostu pokonamy tego gościa i powinniśmy wyjść z tego zwycięską ręką. I to by wystarczyło chyba. Ciągle tu jesteś? Chyba mówiłem, żebyś stąd wypadł. Zaraz ci pokażę, kto tu jest szefem. Mhm. O, to się lepiej bijesz. Gościu. Tak się chyba bić lepiej nie. Tak się nie bijemy. Ale silny jest mimo wszystko, bo ja kryta nie mam. Ja się jeszcze nie zapisałam dzisiaj. Dobra, to mamy chyba klops zaraz. Dobra, jak ucieknę do wody, to mi nie powinien nic zrobić. Bo to dosyć ryzykowne było. Okej. Zresztą wrócę do tego magazynu, tylko wiecie, nie chciałam zginąć, bo zrobiliśmy jednak jakiś tam postęp, a ja się po prostu, kurde, nie zapisałam, bo po co? Także dzisiaj tak jeszcze troszeczkę spokojniej, nie będziemy od razu wchodzić w fabułę, bo minie się to raczej z celem. Ja się najem do pełna. Może być w sumie to też surowe i powinno być okej. Zaraz się gościa pozbędziemy. I co? I w sumie to tak. Ja ogólnie jestem dalej trochę taka wykończona po podróży, bo wróciłam wczoraj o 20:45 do domu. O, serio? O, nareszcie jakiś kryt. Teraz będzie dużo lepiej chyba. Okej, zabiłam gościa od razu. Kiepski miecz ma klucz do skrzyni, podejrzewam. Paczka ziela. I teraz pytanie, my chyba możemy Cyferowi po prostu tą paczkę teraz zanieść, tak podejrzewam. O, i 5 eliksirów, to jest dużo. Dobra, czyli paczkę z zielem powinniśmy mieć teraz załatwioną. Głodny myśliwy. No to szynkę kupimy u Eleny w takim razie. Bochenek i mleko. Nie wiem, czy wreszcie mam, czy nie. Do Bengara możemy zajrzeć na zakazane pastwisko. Pierścień Konstantina. Możemy to zrobić w sumie teraz. Prześpimy się do północy i ukradniemy ten pierścień. Chociaż prawda jest taka, że to nie jest jedyne zadanie, jeżeli chodzi o kradzież. Więc myślę, że zrobimy to w jednym odcinku, a chwilowo to zostawię.
Czarna skóra i pazury zębacza to na razie nie, do wody to też nie. Dobra, to chyba wracamy do najemników. Ja myślę, że wytnę ten moment, jak będę tutaj wracać, bo to jednak jest dosyć duży kawał drogi. Chociaż tego Bengara byśmy ogarnęli, a po drodze i tak się chyba porespiło trochę mobków, także może skorzystam sobie z tego i pogadam do was tak naprawdę, bo dlaczego by w sumie nie? Wiecie, taki luźny odcinek, mi się tam nie spieszy wcale z tą serią, ani nic. Szczególnie, że no, chyba potrzebuję trochę pogadać po tym, jak wróciłam właśnie z tego wyjazdu. Ogólnie to cały czas spędzałam czas z Damiana siostrą w sumie i ze szwagrem. Cóż, no, tak bywa. No i oczywiście z ich dziećmi, także troszeczkę było urwanie głowy. No, jestem trochę zmęczona. Chociaż najbardziej mnie chyba zmęczyła podróż, bo to jednak, no, jakieś, nie wiem, 500 kilometrów? 600? 620 chyba jest od Dąbrowy do Koszalina, bo tak mówił mi kolega Damiana kuzynki. Sorry, mąż tej kuzynki. No, także... Także fajnie. No. Słyszycie? A, serio z tej strony? Będzie pralka piszczała. Ale nie mam zamiaru wstawać, żeby jej wyłączyć chyba, bo... Bez sensu. Podobno jakoś bardzo na nagraniach nie słychać. Więc skoro nie, no to nie. Co tutaj lata znowuż? No porozpiło się trochę. Potem będziemy mogli się wzbogacić. Powiem wam, że dużo lepiej się walczy tą bronią dwuręczną, która nie jest takim toporkiem, tylko takim mieczem, jak tutaj. Dużo lepiej. Myślę, czy idziemy dołem, czy idziemy górą. Chyba lepiej będzie iść dołem. Tak mimo wszystko. Szczególnie, że mogły się zrespić jakieś kretoszczury. Serio? Jeszcze się z krwiopijcami będę męczyć. Tylko mi brakuje jeszcze na nich zginąć, bo mnie pogryzą, a nie mam za bardzo kryta. O, pięknie. Kolejny poziom. Tego to ja się nawet nie spodziewałam, powiem wam. Ale wypijmy sobie jakąś miksturę, żeby nie było potem jakiegoś przypału. Tak właściwie. Mogłabym ten eliksir do zręczności w sumie sobie wypić, bo nie mam zamiaru dawać w zręczność raczej. Ale potrzymam go jeszcze. Nie spieszę się, żeby go używać. No i tak jak myślałam, jest jakiś kretoszczur, w sumie spoko. Zaraz też pójdziemy właśnie do Bengara. Pięknie. I możliwe, że jeszcze jeden będzie tutaj. Nie, tutaj nie ma. No to nie. To co, przejdziemy się do Bengara? Od drugiej strony, bo tam jeszcze w sumie nie byłam z wami. Także tu też jakaś nowość będzie. W sumie wydaje mi się, że to dobry pomysł. Tu są ścierwojady. Niech sobie na razie będą. Tutaj u Orlana nic nie mamy już do zrobienia raczej. I my idziemy właśnie tutaj sobie teraz. Są ścierwojady. Serio? Dobra. Jakoś poszło. Niczego tu nie znajdę. I pędzimy w tę stronę. Aktualnie to też w ogóle idziemy na przełęcz, ale... No i właśnie do Górniczej Doliny. Ale nie na tym mi zależy. Zależy mi na tym, żebyśmy poszli do Bengara właśnie zapytać go o zgodę. Potem będziemy mogli gościowi powiedzieć, że w sumie okej, spoko i będzie dobrze. Tutaj na przełęczy jest dosyć... mgliście. Sporo tutaj jest tupielców. Nie wiem, czy chcemy się z nimi teraz bić. Czy sobie nie odpuścić tego.
Wiecie, nie muszę się wcale z nimi teraz bić, więc to jest ten plus. Że w sumie mi się nie spieszy. Ojej, nie, no ale za dużo was. Dobra, tutaj by się przydało zrobić. No. Ależ zaczęło przecinać przy tej przełęczy, masakra. Niech będzie. Tutaj są też inni przeciwnicy, ale tak jak mówię, nie zależy mi chwilowo na tym. I tutaj jest właśnie do kolonii więziennej, a tu jest farma Bengara. Bengar był w Kronikach Brytany. No właśnie, taka specjalnie chyba twórcy zrobili taką nazwę w Kronikach, żeby się myliło. Pamiętam, że się długo uczyłam, że tam jest właśnie Bermar wtedy, a nie Bengar. Tak jak w Gothiku 2. Ale on oczywiście wie wszystko. Cześć. Znasz już moje zdanie. Co? Nie mogę się ciebie zapytać? Nie. Z czego żyjecie? Głównie z polowania i wyrębu drzew. Oczywiście hodujemy też owce i uprawiamy ziemię. Ona obarczył mnie tymi wszystkimi pracownikami i muszę im jakoś wyznaczać zajęcia. Ale tylko kilku z nich potrafi dobrze polować, wiesz? To mnie wcale nie dziwi. Pasterz Baltazar nie może paść owiec na twoich pastwiskach? A, o to chodzi. Powiedziałem mu, że Sekop powinien mi płacić, jeśli chce korzystać z moich pastwisk. Mówiąc prawdę, to tylko dokuczanie. Po prostu nie cierpię Baltazara. Ja bym tego nie zrobił. Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. W porządku. Jak sobie życzysz. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. No i super. Trzymaj się. Ty też. A czy ja mogę... Zatrudniacie pracowników na dniówkę? Ona odsyła robotników, którzy nie przydają mu się w gospodarstwie. Ci właśnie trafiają do mnie. Ja ich karmię i dla mnie tutaj pracują. Wcale nie dziwi. Co myślisz o Onarze? To chciwy drań, przez którego nas w końcu wszystkich powieszą. Pewnego dnia paladyni wyjdą z miasta i my, farmerzy, zapłacimy krwią za to, co on tu wyrabia. Ale nie mam wyboru. Straż przychodzi tu tylko po to, żeby zbierać podatki. Nie chronią gospodarstwa. Gdybym był lojalny w stosunku do miasta, to w zasadzie zostałbym sam. Onar przynajmniej od czasu do czasu wysyła najemników, żeby zobaczyć, jak nam idzie. Mówię ci przecież nic nowego. Co masz przeciwko królewskim żołnierzom? Wszystko. Od czasu, kiedy paladyni pojawili się w mieście, nic się nie poprawiło. Wprost przeciwnie. Teraz ci przeklęci strażnicy coraz częściej zaglądają na nasze ziemie i kradną, co im wpadnie w ręce. A paladyni nic z tym nie robią. Jedyni paladyni, jakich widziałem, to ci dwaj, którzy pilnują przełęczy. Nie ruszą się o krok. Nawet gdyby straż nas wszystkich pozarzynała. Przełęczy? Ano. Przełęczy do Starej Górniczej Doliny, koło wodospadów po drugiej stronie pastwisk, na Płaskowyżu. Spytaj o to Malaka. W zeszłym tygodniu był tam kilka razy. Dobra. To chyba wiemy wszystko. Myślę, że wrócimy sobie tędy. Jeżeli trafię na te schody. Się nie pomylę, ale powinnam. Zresztą robi się późno. Dziwi się, że jeszcze ludzie nie schodzą z pola. Ale może... Jeszcze na to za wcześnie? Nie wiem. Wiem, że tam do lasu na razie nie idę. Tam możemy zdobyć te pazury bestii, ale ja nie umiem pazurów ściągać. I to mi trochę krzyżuje plany. Tu się nic nie urodziło. To było tyle ścierwojadów wcześniej, a teraz nie ma nic. Dobra, czyli możemy iść do Baltazara oddać zadanie. I możemy iść po rzeczy, czyli po jedzenie. Ale myślę, że zrobimy to w takiej kolejności, że
Ja najpierw polecę do Lee, powiedzieć mu, że udało się i tak dalej. Potem pogadamy sobie z Eleną, kupimy od niej szynkę. I czy ja mam mleko? Mam już teraz mleko, więc nie potrzebujemy. I chlebek też mam. Czyli pójdziemy typowo po tą szynkę. I potem wrócimy do Baltazara mu powiedzieć o tym, a później będziemy się chyba kierować w stronę i tak przełęczy. No i w międzyczasie jeszcze wstąpimy do tego groma oddać mu żarełko. On coś mówił, że mnie czegoś nauczy, ale ja już zapomniałam oczywiście czego. Nie wiem, czy nie polowania właśnie przypadkiem, co by się bardzo przydało. Bo mi bardzo tych pazurów brakuje i kłów ewentualnie. Dobra, panowie sobie tutaj stoją, wszystko chyba gra. To w sumie możemy też najpierw do Eleny zagadać, jeżeli ona jeszcze tutaj w ogóle stoi, ale powinna. Tak, jest tutaj. Przecież wiedział. A z Wilkiem nie mogę pogadać za bardzo? Nie wiem, co słychać? Nie wiem. Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie! Daj mi. Dobra, no. To chyba w kolejnych rozdziałach będzie dostępne. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Czy ostatnio zdarzyło się coś ważnego? Ataki straży na okoliczne farmy stają się coraz częstsze. Interwencja mojego ojca jest tylko kwestią czasu. Aha, czyli to jest córka Onara, tak? Na czym polega twoja praca? Sprzedaję towary produkowane na farmie. Gdybyś chciał coś kupić, daj mi znać. Pozwól jednak, że cię ostrzegę. Nie znoszę złodziei. Jasne? Trudno być tego pewnym. Pokaż mi swoje towary. Co mogę ci zaoferować? Szynkę. Jest szyneczka. Dobra, nic więcej od ciebie raczej nie potrzebuję teraz i chodźmy do Lee. A potem się kimniemy, bo się zrobiło już ciemno. Czy coś się w końcu zmieni? Nie trzeba. W sumie przydałoby się dać chyba w obrażenia krytyczne. Tak, dyszkę. To może za chwilę. Gdzie jest Lee? Mówią to i owo. Lee już chyba poszedł na górę. Nie mów, że o tym to nie w sumie wiesz. Moglibyśmy się przespać z jednej strony do południa, a my z drugiej lepiej do rana. Uda nam się chyba Lee złapać, jak będzie gdzieś tutaj schodził. Dobrze, że tu jesteś. Mam dla ciebie robótkę. O co chodzi? Dobrze. Słuchaj, od kilku tygodni farmer Sekop nie płaci Onarowi czynszu. Onar chce, żebyśmy wydusili z niego 50 sztuk złota. Jakieś pytania? Gdzie leży farma Sekoba? W północnej części. Dobra, nieważne. Gdybyś się zgubił, tylko masz... Okej, do jutra. No to okej, to pójdziemy tam za chwilę akurat. I tak muszę tam iść. Chwila! To było wiadomo od dawna. Zaniosłem twoją propozycję lordowi Hagenowi. I co odpowiedział? Jest skłonny ułaskawić ciebie, ale nie twoich ludzi. Nadęty głupiec! Moi ludzie to baranki w porównaniu z niektórymi oprychami z królewskiej armii. Co teraz zrobisz? Znajdę jakiś inny sposób. Jeśli będzie trzeba, uprowadzę królewski okręt. Muszę trochę pomyśleć. Nie zostawię moich ludzi w tym bagnie. To wykluczone. Dlaczego tak bardzo chcesz się dostać na kontynent? Jak zapewne pamiętasz, służyłem kiedyś w królewskiej armii w randze generała. Ale grupa dworskich przydupasów postanowiła się mnie pozbyć, bo za dużo wiedziałem. Wtrącili mnie do kolonii, a król nawet nie kiwnął palcem, żeby ich powstrzymać. Miałem mnóstwo czasu, żeby to sobie przemyśleć. Zamierzam się zemścić. To tylko plotki. Na królu? Tak, na królu i na wszystkich dwujęzycznych pochlebcach. Zapłacą mi za piekło, przez które musiałem przejść. Nie mów, że zamierzam wyruszyć do Górniczej Doliny. Wiedziałem, że nie wysiedzisz za długo na farmie. W takim razie rozejrzyj się trochę za Gornem. Paladyni zawlekli go z powrotem do kolonii. Nie doszło. Gorn to równy facet. Przydałby mi się tutaj ktoś taki jak on. Gdybyś miał okazję go uwolnić, zrób to. To było oczywiste. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Torlof dostał od Onara pewne zlecenie, które powinno zostać załatwione jakiś czas temu. Nie wiadomo już. Zajmij się tym, to porozmawiamy o lepszej zbroi. No i dobra, jak dla mnie bomba. To możemy lecieć w takim razie. Mamy cały dzień na wykonanie tego questa, także damy sobie radę. Torlof nam dał zadanko i jest ekstra. Dobra, tak jeszcze zerknę, czy na pewno wszystko zrobiłam, co chciałam. A tą paczuszkę mogę może Siferowi oddać? Nic nie mogę poradzić. Nikt nie chce
Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? A niech mnie! Skąd to masz? To długa historia. Zresztą nieważne. Porządny z ciebie gość. Masz. Weź to jako nagrodę. Dobrej zabawy. Najpierw pozwól, że sobie skręcę. Spoko. Czyli kolejny quest wykonany, jak dla mnie też bomba. Torlof, taka rzecz jeszcze. Czy ty możesz mnie czegoś nauczyć? Siła, zręczność, nie chcę. Wolałabym aktualnie... A właśnie, zmienił się rozdział. To chodźmy jeszcze do tego Kaleda. O ile on tutaj teraz stoi, bo widziałam, że stąd wychodził, tu jesteś. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą! Tylko popatrz! Ty już masz chyba lepszy... Tak, masz lepszy asortyment. Ale czy to jest lepsze od tego, co ja noszę, to nie wiem. My nosimy aktualnie 35 obrażeń, wymaga 40 siła. Tylko, że ty masz jednoręczne dwo... To jest dwuręczne, to nie chcę. To nie masz nic, bez sensu. Ale moglibyśmy sobie dać wyobrażenia krytyczne plus 5. Tylko czy Rod mnie będzie w stanie uczyć? Już chyba nie. Bardziej Kord. Widzicie, sporo tych rzeczy jest do zrobienia jednak. I się tak kręcę i nie wiem, gdzie się kręcę. Kord, naucz mnie. Naucz mnie. Jeśli potrzebuję. Dobra, nie chcę jednoręcznej już. Zresztą widzę, że nie możesz mnie uczyć. Już jesteś lepszy. Dobra, nie zdjął mi broni. Mamy, mamy teraz plus... Dobra, 35%. No i git. Dobra, to idziemy do tego gościa najpierw chyba, później do Sekoba. Myślisz, że ja i jeszcze do Baltazara, tak po drodze. Nie może. No i może się uda załatwić dzisiaj jeszcze nową zbroję, w sumie byłoby super. Teraz jeszcze pytanie, czy ja nie błądzę przez przypadek, ale chyba nie, chyba dobrze idę. Tutaj łatwo się dosyć zgubić, trzeba przyznać. Ale bywa i tak. Wyszło aktualnie słońce, bo cały dzień wiało i było naprawdę brzydko. No więc w sumie dobrze. Chociaż aktualnie nic nie widzę i powinnam wstać zasłonić rolety. Ale dobra, już sobie dam radę do końca odcinka, już nie będę taka marudząca. Ale powiem wam, że tak mi się nie chciało nagrać dla was tego filmu. Jestem taka jakaś naprawdę niewyspana i zmęczona, że po prostu masakra. Grom, hej, ty. Mam dla ciebie żarełko. Oto jedzenie. Doskonale. Co teraz? Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego chciałbyś się nauczyć? Uczysz kłów? Ale ja bym wolała pazury. Jezu, czemu to tyle kosztuje? Ruch cieniu stwora. 20 punktów będziemy potrzebować na to. Powoli zaczynam żałować, że nauczyłam się skradania. Ej, a może to jest tak, że w Gothiku 2 podstawowym nie dało się... Nie no. On miał kły, nie pazury, tak? Potrzebuję pazurów. Hej. No czego? Tak, ty masz kły, ale pazury... Chyba, że nie potrzebują umiejętności zbierania, żeby to zebrać, bo tak też może być. Wiesz, tak było w Gothiku 1 w sumie z tymi, z tą łapą tego topielca, że to było jako pazury. Nie potrzebowałam tego wcale wiedzieć, ale nie będę na razie ryzykować, szczególnie, że nie po drodze mi tam chwilowo. Znaczy wiadomo, będzie mi tam bardziej po drodze, jak będziemy przy tym. Jak będziemy przy przełęczy i będziemy szli do Górniczej Doliny. Czyli podejrzewam, że być może nawet i w kolejnym odcinku. Chociażby najpierw załatwiła zadania dla gildii, bo one nie są jakieś wymagające w sumie, a mielibyśmy je też z głowy i byłoby w sumie okej. Tak sobie myślę. Żaden kłopot. Ale też z drugiej strony bez przesady. Nie ma takiego oparcia na to. Dobra, Baltazar. On chyba stał tutaj, przy swoich owcach. I do Sekoba zaraz pójdę wyłudzić hajs.
I jeszcze może dzisiaj zdobędziemy nową zbroję. Byłoby w sumie super. Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. Baranie. Owcze, a nie baranie. Czarna skóra, pazury do wody, sprawa, zebrać, czynsz. No i w sumie nie zostało nam zbyt wiele. Do bandytów tam na razie jeszcze przy latarni się nie będę zbliżać w ogóle, bo to żart. Stłuką mnie na kwaśne jabłko i tyle będzie. Ale Sekob, mam do ciebie znowu sprawę. Ta ziemia należy do Onara. Ty ją tylko wynajmujesz. Musisz zapłacić czynsz. Zalegasz już za kilka tygodni. Co? I przysłał tu takiego zbira? Sam w to chyba nie wierzysz. Wynoś się, nim stracę panowanie nad sobą. Cóż, w takim razie będę musiał poinformować o tym Onara. Nic mnie to nie obchodzi. Powiedz Onarowi, że nic nie mam. To zresztą smutna prawda. Oddawaj kasę, albo porachuję ci kości. Nie dostaniesz moich pieniędzy, zbóju! Nie ty! Serio? Też się potrafisz obronić. Aż to nowość. W sumie się nie zapisałam znowu. Od 20 minut. Onar, bo ty masz jakieś problemy ze sobą, chodź tu. O Boże. Parszywy złodziej, czekaj tylko. Co? Rosi. Okej, to fajnie, parszywy złodziej. Super. Chyba nie tak to miało wyglądać. Chodź tu. Chodź tu, dziwaku. Nie mam czasu. Czyli rozumiem, że nie mogę go okradać, bo wtedy Rosji się denerwuje na mnie. No to nie będę go okradała. Poczekam sobie. I tak mi chyba tę kasę odda. Chociaż możemy zrobić tak, że ja się zapiszę i spróbujemy mu to wziąć. Teraz się nie wkurzyła, nie rozumiem. Dziwna sprawa. Naprawdę, to było bardzo dziwne. Jeszcze zobaczymy. Ty, Sekob. Hej, ty. No już dobrze, wygrałeś. Gdzie schowałeś pieniądze? Nie bij mnie, proszę. Zrobię, co tylko każesz. Zapłać więc zaległy czynsz. Spanie, nie mam ni miedziaka, jestem zagłodzonym biedakiem. Ostatnie zbiory zniszczyła susza. Chcę zapłacić czynsz, ale nie mam czym. Miejże litość. Daruj sobie tę gadkę. Deszcz pada tu niemal bez przerwy, a i twoje spiżarnie pustkami nie świecą. Płać albo pożegnasz się z życiem. Nie, no, proszę, weź złoto. Zapłacę nawet więcej, ale nie zabijaj mnie. No widzisz, nie było tak źle. Jestem zrujnowany. Gościu, mało mnie to interesuje. No i dobra, możemy wracać. No i teraz powinien być za Storlow zadowolony. My też trochę z tego jeszcze zarobiliśmy od Onara. Jak dla mnie bomba. I akurat będziemy w tym momencie mogli kończyć odcinek, jak oddam to Torlofowi i może uda się tą zbroję. Podejrzewam, że będę musiała za nią niestety zapłacić, ale szczerze bardzo chętnie, no bo w sumie by się przydała lepsza zbroja, a nie biegać w tej takiej podstawowej do Górniczej Doliny. Szczególnie, że jakie mamy aktualnie statystyki tego? 30-35. O, to tamta chyba ma, nie wiem, może nawet ze 40. Tą przed bronią. Byłoby fajnie. Jeszcze w ogóle u Dextera nie byłam. No cóż, no jest tego trochę.
Ale nie spieszy mi się tam jakoś bardzo zresztą. Tak, powinien być mądrzejszy. Dajmy w sobie spokój. Czemu nikt mnie nie zjadł? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Chociaż już byśmy teraz szli w sumie do Jarkendaru. Torlof, mam pieniążki. Odebrałem zaległy czynsz od Sekoba. Tak? Stwarzał jakieś problemy? Musiałem go najpierw przekonać. Dobra robota. Gdyby pojawiło się coś nowego, dam ci znać. Nie doszło do mnie. Dzięki. To idziemy do Lee. Miejmy nadzieję, że będzie zadowolony. Myślisz, że ja mam lepiej? Bo niewiele już mogę tutaj teraz zrobić aktualnie. To było oczywiste. Nie może. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Wypełniłeś swoje zadanie. Mam dla ciebie solidniejszą zbroję. Oczywiście, jeśli masz odpowiednią ilość kruszcu. 500 sztuk złota, kupuję. Daj mi jakąś zbroję. Proszę, to dobry pancerz. Bałam się, że będzie kosztował więcej, no tak jak myślałam, dużo lepszy. Super, jak dla mnie bomba. I teraz tak, jak my z tym stoimy? Pierśnie Konstantina, czarna skóra, dowody. W sumie po czarną skórę moglibyśmy iść tak naprawdę. Te pazury zębacza. Muszę poczytać, czy ja muszę się nauczyć pazurów w Gothiku 2, czy nie muszę w tym wypadku. Bo nie pamiętam. Ewentualnie mi napiszecie w komentarzach. Także no, cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę już montować dla Was ten film i słyszymy się w kolejnym, gdzie no zobaczymy jeszcze co zrobimy. Jest parę zadań pobocznych, może pójdziemy w okolicy Czarnego Trolla, żeby zdobyć jego skórę. Cóż, zobaczymy. Trzymajcie się i cześć.